Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie. Już na początku 2019 roku rozpoczęła się kampania wyborcza. W sensie realnym oczywiście, nieformalnym. Zbliżają się eurowybory, niedługo potem wybory parlamentarne i ruszyła cała machina propagandowa, w szczególności machina medialna. Kilka dni temu usłyszeliśmy o tak zwanych taśmach Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, który rozmawia w imieniu spółka Srebrna z firmą budującą wieżowce i to miał być skandal na całą Polskę, bo w tle jakieś niejasne interesy. Oczywiście tak to było prezentowane w mediach liberalnych, w Gazecie Wyborczej, w TVN i w różnych innych pokrewnych mediach elektronicznych. Wydawało się, że rzeczywiście skandal niebywały, no bo za tym jakaś być może korupcja, jakieś dziwne układy na styku biznesu i polityki. Ale jeśli ktoś wsłuchał się w te taśmy, wsłuchał się w te nagrania, tam nic takiego nie było. Po prostu normalna rozmowa biznesowa, normalna rozmowa, która miała doprowadzić do realizacji pewnej inwestycji przez fundację, w której też częścią czy też członkiem jest Jarosław Kaczyński, bez jakichkolwiek elementów niejasnych w sensie prawnym, bez jakichkolwiek elementów korupcyjnych. Więc po co ta wrzawa? O co tu wszystko chodzi? Niektórzy wręcz nazwali, że to strzał, ale skapiszona, a nie strzał, który miałby zranić w jakikolwiek sposób prawicę w Polsce. Tak się tylko wydaje, bo kiedy przejrzelibyśmy, jak media prezentowały całą tę kwestię, to rzeczywiście w mediach publicznych, czy w telewizji Trwam, w Radio Maryja, mogliśmy zobaczyć jak gdyby pełne spektrum całej tej rozmowy, tych kwestii. Natomiast już w liberalnych było cały szereg rzeczy wyciągniętych z kontekstu i sugestii bardzo rozbudowanych, jakoby rzeczywiście tutaj było coś niejasnego. A sama Platforma podała prezesa Kaczyńskiego do prokuratury, sugerując właśnie fałszerstwa wszelkiego możliwego rodzaju. O co tu chodzi i do czego to wszystko ma zmierzać? Oczywiście każdy, kto głębiej sięgnie do tych taśm, sięgnie do treści całych rozmów, dojdzie do przekonania, że tu nic złego nie ma. Od po prostu nagrano jakąś rozmowę. Sam fakt, niektórzy mówią, że, tak, że Jarosław Kaczyński dał się nagrać, powinien nie mieć miejsca, no ale przecież dzisiaj przy tych środkach technicznych praktycznie każdy każdego może nagrać, więc cóż w tym sensacyjnego, cóż w tym dziwnego. Otóż cel wydaje się inny, cel wydaje się taki, ażeby przykryć te wszystkie afery taśmowe, które były w Sowie i Przyjaciele. Wiemy, jak mocno to uderzyło w liderów Platformy. Wiemy, jak to ciągle jest przypominane. W związku z czym Platforma jak gdyby chciała się wyzwolić z tego uścisku dawnych taśm poprzez to, że pokaże pisma swój problem z aferą taśmową, tak jak i my. My, nasi działacze są w prokuraturze, ale przecież my też podaliśmy Kaczyńskiego do prokuratury. Są afery z kamienicami w Warszawie za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, a tutaj są przecież na ulicy Srebrnej też mieszkania, też dwie wieże. A więc wszyscy są tacy sami. Prawica jest taka, prawda, niejasna w sensie tutaj biznesowym i politycznym, no i oczywiście lewica też, więc nie ma tu żadnego problemu, wszystko jest w jednym wielkim kotle. Oczywiście tylko wytrawny badacz jest w stanie dojść do prawdy lub ten, który ma dostęp do mediów innego typu niż media liberalne. I tu dochodzimy do sedna problemu. Kiedy przychodzi kampania wyborcza i kiedy obserwujemy różne media, widzimy skrajność w przekazie informacji i w ich ocenie. W przekazie, szczególnie tym liberalnym, mamy do czynienia z metodycznym atakiem w tym kierunku. A więc struktura własnościowa mediów w ogromnej mierze decyduje o tym, jak ludzie kształtują swoje preferencje wyborcze, bo przecież nie są w stanie dotrzeć do wszystkich informacji głęboko, źródłowo. Oni po prostu posiłkują się pewnym przekazem medialnym. Czy dziwić się zatem należy, że w tej przestrzeni toczy się bój? Dowiedzieliśmy się niedawno, że George Soros na przykład jest zainteresowany nabyciem Radia Z, i że tutaj czyni to ze względów na przykład biznesowych.
Każdy, kto jest rozsądny, wie, że w media nie tylko inwestuje się ze względów biznesowych, nie tylko z tego powodu, że nastąpi szybko zwrot zainwestowanego kapitału. Często ten kapitał się szybko nie zwraca. Chodzi raczej o to, że poprzez media ma się wpływ na politykę, a wpływ na politykę to też wpływ na prawo, na zachowania polityków, na decyzje polityków itd. To właśnie w jednym z tych nagrań z Sowy i Przyjaciele padła prosta informacja. Kupujemy na przykład TVN, ale nie po to, żeby od razu zyskać. Chodzi o to, ażeby mieć wpływ na władzę, bo władza liczy się z mediami, bo władza słucha mediów, bo władza wie, że jeśli nie będzie miała dobrych układów z mediami, to wybory przegra. Widzimy też, z jakiego powodu Viktor Orban chciał ze swojego rynku wypchnąć George'a Sorosa, nie tylko z przestrzeni medialnej, ale nawet tej społecznej czy edukacyjnej. Zdaje sobie sprawę, że te przewagi kapitałowe, jakie są po stronie tego kapitału zagranicznego, mogłyby doprowadzić do wywrócenia całego porządku społeczno-politycznego, czego tam sobie po prostu rządzący nie życzą. Więc jeśli zbliżamy się do wyborów parlamentarnych, zwróćmy na to uwagę. W tej przestrzeni parlamentarnej, w tej całej debacie, w tej całej kampanii wyborczej będą padały różne hasła, różne argumenty, ale jak to wszystko będzie przekazywane, jaka tego wszystkiego będzie ocena, w ogromnej mierze zależy od tego, kto jest właścicielem mediów. W dłuższej perspektywie trudno sobie wyobrazić uzdrowienie polityki polskiej bez zmiany struktury własności mediów, bez tej potężnej dominacji liberalnej, a nawet potężnej dominacji kapitału zewnętrznego. I mimo tego, że ten czy ów ambasador zgłasza swój protest, pisze jakieś listy do premiera, zmiany w tym zakresie muszą nastąpić, jeśli chcemy odzyskać własne państwo. Szczęść Boże!